Ruda, ale wcale nie zaczynam vloga, tylko będzie to przebitka, bo będę chciała Wam pokazać na pewno we vlogu, a już nie będzie się dało pokazać tego tak samo, będę chciała Wam pokazać brwi. Chodzę na brwi od niedawna do innej pani, do innego studia i powiem Wam, że jestem tak mega zadowolona z tych brwi, że po prostu szok. No, musicie przyznać same, że no, te brwi są po prostu tak idealne, no przycięte. Przycięte są po prostu w każdym calu, oprócz tego są tylko delikatnie podkreślone henną i tyle. I nie ma większej kombinacji i to jest najpiękniejsze. I ja Wam powiem, ja i moja obsesja na punkcie brwi, kiedy możemy się cieszyć świeżo zrobionymi brwkami, które są po prostu całkowicie symetryczne, idealne, to jest coś kompletnie w dechę. Kolejna rzecz to to, że pomalowałam się 13 godzin temu i mój makijaż jest na twarzy totalnie bez zmian. Oprócz zjedzonej już troszeczkę szminki z Golden Rose, ale oprócz tego podkład z Eveline, cena 11,99 zł, sorry, trzyma się po prostu tak samo dobrze jak Estée Lauder Double Wear, ale wygląda lżej, więc to jest takie moje raportowanie kosmetyków, które uważam za mega trwałe. Jak tak dalej pójdzie, moi drodzy, to moje vlogi będą chyba z całego tygodnia po trochu, bo dzisiaj jest czwartek, wczoraj była środa, wczoraj coś dla Was nagrałam, tam jest otwarta szafa. Wczoraj coś dla Was nagrałam, tu pogadałam, tu to, tu tamto. Dzisiaj jest czwartek i znowu mam chęć do Was pogadać i to się tak zbierze, chyba że ja niedługo będę dla Was stawiała vlogi, które będą z całego tygodnia po prostu takimi zlepkami tego, co chcę Wam powiedzieć w każdym dniu. Ale pod ostatnim filmem, który był właśnie vlogiem, prosiłam Was, żebyście mi dały znać, czy chcecie właśnie vlogi takie codzienne, czy takie zlepkowe z kilku dni. Zdecydowana większość jest za tym, żeby to było z kilku dni, żeby to była taka zbiórka moich chyba wypocin i pogadanek dla Was, więc skoro Wy tak zdecydowaliście, to tak też póki co będzie. Więc dzisiaj jest czwartek i chciałam Wam powiedzieć, że dziś jest mega, mega, mega efektywny, wydajny dzień, jeżeli chodzi o moją osobę, ponieważ dzisiaj, ja już teraz wróciłam normalnie do pracy, więc dzisiaj od godziny 6.30 rano jestem na nogach. Tak, wiem, że ludzie wstają czasami wcześniej, ale dla mnie jest to taka godzina optymalna, bo ja też staram się chodzić na tyle wcześnie spać, żeby się wysypiać. I jestem od godziny 6.30 rano na nogach, więc jest aktualnie godzina około 20. Gdzieś tak 19.45 może. I powiem Wam tak, że ja zdążyłam być w pracy 8 godzin, no to w sumie do 16. Zdążyłam później pojechać na zakupy, przyjechać do domu. Zdążyłam nagrać dla Was film, zdążyłam go zmontować, słuchajcie. Zdążyłam nauczyć się robić kłosa, jakkolwiek mi niefortunnie może wyszedł, ale zrobię go jeszcze jakieś 500 razy i myślę, że będzie ok. Więc nagrałam film, zmontowałam film, teraz jeszcze odkurzyłam całe moje piętro, powycierałam kurze i poogarniałam poduszki w salonie, więc wygląda nawet tak, jakbym tam na tip-top posprzątała. I teraz się będę zabierała za robienie obiadu na kolejne 2 dni, bo mam taki system, żeby później po pracy zaraz się nie stresować, to od razu mam obiad i jest git. Więc powiem Wam, że mega, mega, mega efektywny dzień i tutaj powiem coś, ale naprawdę niech się te osoby nie obrażą na to, ale generalnie jak ja słyszę, że ktoś nie ma czasu, a nie pracuje 8 godzin i nie nagrywa na YouTubie i nie ma czasu na czytanie książek, nie wiem, na nauczenie się malowania się, na jakiekolwiek rozwinięcie własnej osoby, i gdzie wymówką jest brak czasu, no to sorry, ale dla mnie to jest jakiś totalny absurd, dlatego że skoro człowiek, który pracuje, jest w stanie tyle zrobić, to tym bardziej ktoś, kto ma tyle wolnego czasu. Ale też druga prawda życiowa jest taka, że im więcej rzeczy mamy do zrobienia, tym jesteśmy bardziej zorganizowani i to się sprawdza. Więc być może to wynika z tego. W każdym bądź razie naprawdę ja nienawidzę tego, kiedy ktoś mówi, że na coś nie ma czasu. Czas jest, tylko trzeba po prostu chcieć. I tyle. Koniec orędzia na czwartek. Pokąpieli, moi drodzy, maseczka oczywiście z Ziai, z szarą glinką, już mi się tu włosy przyklejają.
Więc dzisiaj total relax i no stress i w ogóle no work. Nie mam zamiaru dzisiaj tknąć żadnej szmaty, nawet na 5 sekund. Po prostu mam to głęboko w dupie, ponieważ nie chce mi się w ogóle tego robić i jestem w pełni świadoma tego, że będę się cały tydzień następny wkurzała, że nie posprzątałam. Także kciuk w górę dla mnie, ale serio, po całym tygodniu pracy po prostu jestem masakrycznie wypompowana. Jedyne o czym marzę to relax, take it easy i te sprawy, więc sorry, sorry domku, ale będziesz brudny. Paznokci na tydzień, zakończony tydzień drugi to, proszę bardzo, tu ułamany jeden, a reszta ma w miarę spoko nawet wygląd. Tu gdzieś z boku delikatnie kolejny, ten również ułamany i ten też. Także powodzenia dla moich paznokci. Ogólnie rzecz biorąc, tak to właśnie wygląda u mnie, jak coś sprzątam i się uderzę i mam takie kuku. Także tak to właśnie się prezentuje. I przed chwilą wstałam, słuchajcie, bo byłam dzisiaj w pracy w sobotę. No i nie ukrywam, że wstawanie na szóstą to raczej nie jest fajna rzecz. Ale wstałam, wróciłam, zrobiłam obiad i poszłam spać. Tak, to są uroki właśnie tego, że można, więc się korzysta. A później najprawdopodobniej wybieramy się na miasto, a póki co muszę parę rzeczy ogarnąć na internetach. Wakacje ogarnięte, ale na razie Wam nie powiem, gdzie lecimy, ale wszystko już mamy dopięte i załatwione. Także dajcie znać w komentarzach, proszę, gdzie Wy lecicie na wakacje, gdzie się wybieracie, gdzie zamierzacie wypoczywać. Ja nie wiem, czy będę robiła vloga z tego wyjazdu, ponieważ jest to mój wyjazd typowo prywatny, więc mogą być pewne utrudnienia, natomiast może postaram się udać nagrać jakieś widoczki, więc na pewno wtedy się z Wami tym podzielę. Poza tym zapraszam na Instagrama i na Facebooka i tam na pewno będę wrzucała zdjęcia i będziecie mogli się domyślić, gdzie jestem. Thank you.
Moi drodzy, witam was serdecznie. W niedzielny poranek. Mam nadzieję, że mnie słychać, ponieważ jadę autem i mam otwarte szyby. A mam otwarte szyby, ponieważ mam nienabitą klimatyzację i mi nie działa i w ogóle. I dlatego właśnie muszę jechać z otwartymi szybami, co i tak nic nie daje, ponieważ jest chyba 1 500 000 100 900 stopni. Więc to ciepło mi wpada do auta. Ale to nic, trzeba przygotowywać się na upały, ponieważ już niedługo wakacje, w sensie urlop, bo wakacje już są. No i teraz właśnie, słuchajcie, jest godzina 12, jadę do domu, tu jakieś motory w ogóle, jakiś zjazd, nie wiem o co chodzi, ale no, nie pokażę wam, bo nie zdążę przełączyć kamery przedniej na kamerę tylko. No i co tam u was? Dajcie znać, moi drodzy, jaką macie pogodę i czy w ogóle lubicie, jak jest tak mega gorąco, bo niektórzy lubią, a niektórzy się męczą i jestem ciekawa, jak macie wy. Jestem całkowicie rozczochrana, jak widzicie, totalnie dzisiaj jeszcze się nie ogarnęłam, właśnie jadę teraz do domu i będę się ogarniać, moi drodzy państwo. Mam dzisiaj w planie nagrać filmy, bo szykuję dla was już filmy pod kątem tego, jak ja będę na urlopie, na wczasach i nie chciałabym was zostawiać bez filmów, więc mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć i mam nadzieję, że też będzie tam na tyle internet, że będę wam mogła te filmy, które zmontuję, żebym mogła wam wtedy je wpuszczać, bo jak nie uda się, no to będzie lipa straszna, no ale zobaczymy. Dobra, ja spadam w dom. Jestem już w domu. Widzicie, jak ja wyglądam? Jak 7,5 nieszczęścia. Nie, dobrze, trzeba się ogarnąć. Wiatrak najlepszym przyjacielem człowieka w sytuacji, kiedy w domu przepływu powietrza brak, a wiatraczek sobie hula i może nie jest chłodniej, ale jest zdecydowanie przyjemniej, bo jest w ogóle jakiś ruch powietrza, także ten wiatrak, jakby ktoś się pytał, to myśmy go kupili chyba 2 lata temu w Mediamarkcie. No i tak jest dość designerski, bym rzekła, więc mi się spodobał i go wzięliśmy, wtedy był na jakiejś promocji chyba, więc do niego jest jeszcze pilot, także można sobie sterować siedząc, nie trzeba do niego podchodzić, także spoko. Wiecie, jak się nazywa taka cudna umiejętność robienia w niedzielę wszystkich porządków sobotnich? Elastyczność. Moi drodzy, to się nazywa elastyczność, ponieważ wczoraj byłam w pracy do godziny 14. Postanowiłam wczoraj się nie spinać z tym, że za wszelką cenę muszę posprzątać. Nie. Po prostu wybrałam to, żeby się zdrzemnąć po pracy, ponieważ czułam taką potrzebę. Później przyszliśmy na imprezę, więc stwierdziłam, że nie będę się pocić przed imprezą, więc po prostu tak wyszło, jak wyszło. I właśnie to się nazywa elastyczność i umiejętność dostosowania się do sytuacji, żeby iść na imprezę, nawet jak się ma nie posprzątana w domu i po prostu wszystko inne zrobić w niedzielę, tak. Pomimo tego, że będzie ścisk dupy jak jasna cholera i po prostu będzie wszystko zrobione na styk, no to mimo wszystko robię to w niedzielę i powiem wam szczerze, że moja babcia tego nienawidzi. Ale w sumie mieszka piętro niżej. Także ja się tym nie przejmuję totalnie. Zrobię to teraz. Już jestem spocona jak pies, bo jest gorąco, no ale co? W syfie mam siedzieć? No nie. Aż taka elastyczna, bo ja nie jestem.
To by było na tyle, moi drodzy, niedzielnego vloga. Ja już jestem zmyta i mam związane włosy i się przebrałam, więc spoko. Także koniecznie dajcie znać, czy vlog Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka do góry, wiecie, co robić, jak Wam się podoba. Jeszcze chciałam Wam tylko powiedzieć, że to jest trzeci tydzień, kiedy nie zrobiłam paznokci, bo chcę sobie zrobić przed wyjazdem dopiero. Więc trzymajcie kciuki, żeby mi wszystko się utrzymało jeszcze do końca tego tygodnia. Także tak. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i my widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie i ślę Wam moc pozytywnej energii. Pa!